Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA San Andreas. Zapraszam na kolejny odcinek z tej gry. Ty koleś, dawaj mi tą furę. Bierzemy furę. O, dostaję telefon. Hey, what's up? Hey, Carl, hey, if you got some time, I'd like for you to come over so we can talk about something. Okay. Where you at? I own a little betting shop in China. A, okay, dobra, o tym wiemy. Trzeba zajechać do niego, do Uziego i zobaczyć, co on od nas chce, ale najpierw pojadę do Alfonsa i wykonam u niego jakąś misję. Nie wiem, co on też tam będzie od nas chciał. Rozwalamy to ubranko CJ-a. Trochę chyba przesadziłem z tą czapką. Nie wiem. Dobra, jedźmy do... Dobra. Jedźmy do tego Alfonsa. Ostatnio była taka głupia misja. Musiałem ścigać... Co ja tam ścigałem? Limuzynę z księdzem i z dziwką. I musiałem rozwalić go. I w sumie dziwkę też. Ale się udało, było ciężko. Nie wiem, czemu nie mogłem rozwalić jej od razu, ale okej. Okay. Okej? Okay. What you think? What you and Mike think? I'm just a pretty face to y'all? That y'all game? Now this here is the dumb muscle that I was talking about. Carl T-Bone. Okay. T-Bone. On kombinuje razem z Ryderem. Don't mind him, we go way back. Hey, Holmes, don't be such a beachy liability. Liability? Liability for what? Now there's three of us and I'm getting 20%. What type of math is that? That's fool's math, player. You and Mike, I sell my soul to you guys. And that's what it's gonna come down to, huh? Screwing me out of my 13%? You knew the deal. You agreed. Besides, we could have said 5%. And what would what? Cat got your tongue? You as bad at talking as she is at mathematics? Hey, you wanna make this shit personal, S.A.? Hello? Yeah. What? Man, damn. Hey, man, I gotta bounce. Oh, no, you don't. I invented that trick, baby. Carl, come with me. We're gonna have to bust us a couple of melons. What do you okay. mean it's been ambushed? We can't just go out there, T-Bone. It could be a DEA trap. No właśnie. Dotrzeć do furgonetki pułapki. Oczywiście najgorszą robotę musi robić głupi CJ, który z niczego sobie nie zdaje sprawy. Znaczy, no trochę zdaje, bo on musi wejść w szajkę tą tutaj podejrzaną. Tego T-Bona i tego Alfonsa. Nazwijmy go po imieniu po prostu. No, teraz jedziemy sobie... Oj, tu jest jakiś skrót, proszę bardzo, ja nie widziałem. Same Mazdy LX7 teraz jeżdżą po San Fierro. To jest fajny skrócik. Tutaj może jakiś stancik uda się zrobić kiedyś na motorku. Zobaczymy. Fajny jest remix ogólnie tej piosenki, którą słuchacie. Mi się kojarzy z takim jednym, może nie teledyskiem, ale takim fanowskim filmikiem bardzo starym o breakdance'ie. I tam właśnie był taki fajny remix tej piosenki. Na pewno ktoś z was kojarzy... Gdzie ja mam do cholery jechać? No to tutaj jest. Na pewno ktoś z was kojarzy, bo filmik miał masę wyświetleń. Nie wiem, to były miliony. Może miliardy nawet. Nie no, miliardy nie, ale miliony na pewno. Och! Co oni mają za paczki? Jakie wielkie! Wow! No dobra, coś tam ukradli chyba. Muszę ich gonić. Zabierz wszystkie przesyłki. No dobra, policja tu... Co oni robią? Wow. Ej, słuchajcie, ja mam mało amunicji. O cholera. Ja muszę tu Co on zrobił? Jak on to podniósł? Dobrze. Ale tutaj trochę mam tej amunicji. No muszę wziąć to Uzi. Ej, dobra, zabrałem. No już myślałem, że nie chcę podnieść. Musiałem wziąć sobie to Uzi, dlatego że... No, jakoś CJ nie chciał podnosić amunicji z tego Uzika. A, zresztą nieważne, dobra. Włączamy turbo ładowanie! I gonimy tamtego frajera. Widzieliście, jak on podniósł tą paczkę? W ogóle nie niósł jej w ręce, tylko tak jakby była przyczepiona do jego pasa. To było śmieszne. No dobra, trzymajcie się, bo teraz musimy go dogonić i odstrzelić.
Tak naprawdę nie wiem, czemu ja tutaj używam myszki. Strzepka! Okej, okay, jak się szybko zatrzymał. A, policja mnie goni. Cholera. Dobra, 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 gazu, 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 gazu. Jedziemy, jedziemy. Trzeba zmienić motocykl. Chociaż tego trochę uszkodziłem. Tutaj można było przebijać opony? Tak, tutaj można przebijać opony. Chyba od GTA Vice City można przebijać opony. To był taki fajny feature w tej grze. Wow. A czy tu? Tak, i tutaj dopiero można zabijać przeciwników, czy ogólnie inne boty. W tej grze można zabijać w samochodzie. Nie trzeba jakby wybuchać całego samochodu, tylko no, odstrzelić im głowy można tak o. Także fajnie. Dobra, dojeżdżamy chyba do następnego typa. Ej, ten motocykl jest bardzo szybki. Tym bardziej jeśli się tapuje, czyli jeśli tak sztucznie przyspieszam w tej grze. Dum, 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 dum. Dobra, jakaś może bardziej waleczna muzyczka. O, o, moment, moment. Tak, ta zdecydowanie waleczna. Funk. Okej, okej. Gonimy go. Chodź tu. Jak się zatrzymał. No dobra, ale bardzo oszczędnie używam tej broni, bo został mi jeszcze jeden magazynek. Ale jeszcze tutaj trochę sobie zebrałem. Muszę dojechać do Ammunition, pokupować trochę tej amunicji, bo zobaczcie, ja prawie nic nie mam, cholera, no. Patrzcie, jak to pędzi. Umiecie tak szybko jeździć? Oh yeah. Gdybym ja kiedyś wiedział, jak ja przechodziłem GTA San Andreas za pierwszym razem, że można tak szybko na tych motorkach jeździć, to ja bym to poprzechodził znacznie szybciej. Prawdę mówiąc, to tutaj bardzo się opłaca jeździć na motorku, jeśli chcemy jakieś duże odległości przebyć, bo nawet jeśli z niego spadniemy, to bardzo rzadko się zdarza, że zginiemy od razu. Podczas gdy na przykład w GTA 5, no, może się często to skończyć śmiercią, więc lepiej jeździć sobie samochodem tam, a tutaj niekoniecznie. Dobra, ładnie przetnę mu drogę, zdaje się, uwaga! Ale piękna akcja! Dobra, tylko trzeba go dogonić. Nie mogę zmarnować całego magazynka, czy... No, muszę go tak zatrzymać, żeby się zatrzymał. Nie no, bo jak nie będę miał czym strzelać, no to nie będę miał chyba możliwości go zatrzymać. Musiałbym wziąć samochód. Ło, wysiadłem się... O! Przeżył! Nie przeżył! O! Ale co to było? Ja dosłownie kilka strzałów w jego stronę oddałem. Ja musiałem jakimś cudem w bak wcelować. O cholera, ale słuchajcie, wybuchł ten mój motocykl i ja już myślałem, że ja zginąłem. Znaczy, no, myślałem, że zginąłem. Po czym nagle wysiadam i... Aha, moment. Mam broń? Co znowu? Dobra, nie chcę, o gówno mi obchodzi ten towar. Musimy dojechać do Ammunition. Zresztą momentos. Czy my robiliśmy? Nie, no ja spokojnie mogę sobie wczytać grę i zrobić to od nowa. No i dobra, znowu ostatniego trzeba tutaj złapać. Ja zauważyłem, że ja w ogóle nie muszę ich zabijać. Wystarczy ich jakoś tak mocniej stuknąć. Momentos. Jakoś tak podjechałem do tego właśnie, który mnie teraz goni. Zabrałem mu paczkę i pojechałem, ale jakoś go tak uderzyłem. Op. Fajnie, wystarczyło podjechać i tylko kontrol nacisnąć. Nawet nie wiedziałem. Dobra, próbujemy stunta! Wow! O, kurczę. No, myślałem, że się uda. No, nie udało się. Ale słuchajcie, widzicie, nie... A temu się uda? Nie, też spadł. I biegł na tym z buta do mnie, żeby mnie dogonić. Co za głupek. Ej, ale no, tak jak mówiłem, widzieliście, teraz nie zginąłem. Jechałem bardzo szybko, rozbiłem się. I co? I można sobie jechać w ten sposób na motocyklu. Tylko, że to strasznie denerwujące jest, jak się co chwilę spada z tego motocykla i trzeba do niego wrócić, no. Ja się już... O, właśnie. Ja się już tak trochę zdenerwowałem, bo mi tak kilka razy się stało, że... że w głupich miejscach spadłem z motocykla. No, CJ, no, właśnie przez takie akcje można się wnerwić. O, albo takie. Ojej. No nie da rady. A ci mnie dalej gonią, no nie odpuszczą gnoje jedne. Ej, śmieszna jest ta gra. No ma takie jakieś śmieszne animacje. O, tutaj zabiłem jednego gościa. No to tu ich pozabijałem, ale nie wiem czemu aż tamten tak wybuchł. O, teraz próbujemy się rozbić. O, nie trzeba było nawet. Jak zaparkowałem po ludzku, widzieliście to? Przy ścianie samej. Ekstra. No i dobra, mamy fajny motor, ale idziemy dalej na misję. Mike Toreno.
and just lay back and let the red mist fall, brother. Hey, Holmes, open your eyes, dog. Can't you see we're getting messed with here, Holmes? Hey, partner. T-Bone, look. It's Carl. Carl. Now, he's a real hero out there. See? We still good. What, are you Vato stupid? Someone's on to us. We need to go back and rethink. I think they was just trying their luck. Mike. I've been trying to contact you. Oh. What? Oh, man. Who are you? Okay, just keep talking. Hey, Holmes, Mike's in trouble. Let's bounce. What trouble? Let's bounce. Who is Mike? Man, they taking the yay shipment and the van, and Mike's still in the back. Well, what we gonna do? How the fuck we gonna know where he's he is? He's got his phone. He's gonna talk to us till his battery runs out. Come on, we gotta bounce. All right. We gotta bounce. Lecimy za kolesiem. To nie mówcie, że ja muszę kierować. Ach, dobra. Jedziemy z T-Bone'em. Alfonsa tu nie ma. No właśnie. A to może być... Nie. Ja myślę, że to może być tam, gdzie marynarka wojenna. Tam, gdzie jest ten taki duży lotniskowiec, ale nie pamiętam już dokładnie tej misji. Dobra, jedziemy w samochodzie. Trzeba puścić jakąś murzyńską muzę, jakieś bity murzyńskie. Yeah. Dobra, dojeżdżamy do tego placu budowy. Ej, czy to nie jest ten koleś, którego zalałem ostatnio? O. Doki. No dobra, to jedziemy w doki. Będziemy dokować. W GTA 5 jest taka animacja dokowania. Ci co wiedzą, o czym mowa, to wiedzą. Się w tym momencie uśmiechają. Jedziemy zadokować. Patrzcie na to, jednak nauka jazdy się opłaciła. Dammit. No chyba nie tu. O. Rapido! No to jedziemy na lotnisko. Dobrze, że mamy dużo czasu na tą misję. To... Lądujący samolot. No to już musi być tam. No bo gdzie by lądowały inaczej, gdzie indziej samoloty w tym miejscu? No, o nie, policjant! Cholera jasna! Akurat on musiał się tu zrespawnować. Dostałem czkawki aż. No dobra, zobaczmy. Okej. Okej. All fine samolot, trzeba go wziąć kiedyś. Ale one były pozamykane, pamiętacie? Użyj paska sygnału. Ej, tu jest więcej tych samolotów teraz. Dobra. Sygnał był większy tam w środku. Znaczy w środku, blisko tego budynku. O, nie udało się, znaczy udało się odzyskać panowanie nad maszyną. No dobra, patrzymy sobie tutaj. Może być to gdzieś... O, zwiększa się, uwaga. Jak tu jedziemy, to się zmniejsza, to musimy jechać w tamtą stronę. O. No coś tam jest. Dobra. Trzeba tu zrobić spustoszenie. Spustoszymy ich. Okej, jak się zatrzymali szybko. Zabij tych kretynów. Rozwalili mi opony. Dobra, to tyle. Okej. Jaka maszyna. Hey man, come on, hurry up. About time, T-Bone. What the fuck is this? Hey, that's one of Jizzy's clowns. Relax, Weddle. You hear that? We gotta torch this van with the coke in it. Hey, Charlie, Weddle, we ain't torching nada.
This is a setback, but doing 20 to life is a little more than that. Comprende, amigo? Hey, right, man. Let's do it and get the hell out of here. Hey, who the fuck asked you? Is it a committee? Exactly. I call the shots here. Now shut up and let's go. Wow. Groźnie. To my jesteśmy tylko takim murzyńskim pomagierem. Moment, chłopaki, ja tu mam coś lepszego. Olera. Moment, muszę ją podjechać tutaj bliżej. Mam nadzieję, że ich nie wybuchnie. No okej, podpaliła się tylko od takiego wybuchu, nieźle. Wydostań się z lotniska. Jest, o, skąd się tu wzięła limuzyna? Ja nie wiem, ale niezłe mają wtyki. No dobra, tamtego głupka też trzeba wziąć. Siadaj, T-Bone. Jedziemy stąd. Wolałbym samolotem opuścić to lotnisko, no ale skoro nie można w tej misji akurat, ale trzeba będzie tutaj na lotnisko sobie przyjechać i zobaczyć, czy ja już mogę te samoloty obsługiwać. No bardzo bym chciał, szczerze mówiąc. No dobra, gdzie ich musimy teraz zawieźć? Pewnie do dziupli. A ten koleś, ja myślę, że u niego będziemy wykonywać misję, bo coś mi się tak kojarzy śmiesznie. Trzeba przemalować limuzynę, ja tu znam taki skrót. Jedzie się tu na autostradę i z autostrady się zjeżdża przez takie pachołki prosto do lakiernika i bez problemu da się przemalować. Nie trzeba jechać jakoś tutaj przez miasto, wystarczy trochę pod prąd. A most w San Fierro jeszcze jest zamknięty, jak się jedzie tam na Las Venturas. No i nie przejedziemy. O, widać, tutaj jest zamknięte. Tam się rozbijają kierowcy. O to Boże, co za gra. Ej, wiecie co? Ona przez te wszystkie lata, znaczy na tym systemie, na Windows 10 ona nie działa poprawnie. To trzeba wziąć pod uwagę. Ale udało mi się ją tak uruchomić, żeby jakoś tam działała, no nie? Pewne bugi mogą się tutaj pojawiać, a będą się działy różne dziwne rzeczy w tej serii. Jak na przykład, przed chwilą widziałem przechodnia, który chodził sobie po lampie. Znaczy tak, idzie, podchodzi do lampy, jest na górze na lampie, a potem tak jest już niżej. Tak jakby normalnie jeszcze. I tego typu dziwne rzeczy się dzieją. I samochody się trochę bujają, mimo że mam limiter klatek włączony. Ale wiecie co, mi to w ogóle nie przeszkadza. Dla mnie to jest nawet fajne, bo jest śmieszniej. Przynajmniej, no. A zobaczcie na te koła, jak pływają. Ważne, że gra działa. No, ja miałem ogólnie spore problemy z uruchomieniem jej. Ale na szczęście już teraz, jak do tej pory, jest wszystko w porządku. I oby tak zostało. A teraz jedźmy sobie prosto do dziupli. Mam nadzieję, że wysiądą. Dobra, wysiadka. Przeżyjcie, proszę, przeżyjcie. No i okej, tak troszeczkę znalazłem parę nieścisłości, jeśli chodzi o tę misję, bo gościu mówi, że no nic nie widzi, że w ogóle jakim cudem on miał przy sobie telefon komórkowy i rozmawiał z tym kolesiem cały czas, a ci się nie skapnęli, to pomijając to, ale mówił, że nic nie widział i słyszał tylko dźwięki, a jak wysiadał z samochodu, to nie miał na głowie żadnej szmaty, prawda? I w ogóle z tego samochodu wydostał się sam. Więc ja się zastanawiam, o co tutaj chodzi. Taka pewna nieścisłość jest w tej misji, a w ogóle to podchodzę do niej już trzeci raz. Trzeci łącznie z tym, no. Ogólnie, bo tak zaszalałem, podjechałem za blisko w jednym podejściu, że rozwaliłem żółtą furgonetkę kilkoma strzałami. Chyba od razu trafiłem właśnie w zbiornik paliwa. Znaczy wlew zbiornika paliwa. A idźcie w ogóle. No dobra, musimy wyjechać z lotniska, musimy znowu zgubić policję, zajechać do dziupli i się zaszyć. No dobra, skoro już tu jesteśmy, to może czas na jakiś tuning limuzyny? Czemu nie? W tej grze możemy tuningować limuzynę. Okej. Może... no tak. Ten kolor będzie tam pasował. Dajmy nitro. Oh yeah. Koła. Jakieś... oh yeah. Jest basik i hydraulika. Wow. No co, mogę sobie pozwolić. Ten tuning jest tutaj bardzo tani.
You okay? O, wiem co zrobimy. Tylko tak się da. No, trzeba trzymać ten. I teraz będziemy się bujać. Na boki. Pojadę sobie tutaj. Tu będziemy jechać dookoła, ale taką prostą drogą. Już nie będę nigdzie się tam wybijał. Tutaj można było też podnieść jakoś. O, właśnie. Tak można było podnieść cały samochód. Ale żeby się trzymał tak. O, kapslokiem, okej. Okay. Te koła w ogóle nie są w żaden sposób połączone z samochodem. No ale to jest stara gra, nie można się przyczepiać do tego w GTA. I tak jak na taką starą grę, to te samochody prowadzą się bardzo fajnie, więc na to na pewno nie mogę narzekać, tak? No. Pamiętam, że też kiedyś grałem w GTA San Andreas, jak jeszcze ta gra była taka nowa, to właśnie no, podobał mi się ten model jazdy z samochodami. Nie był taki sztywny, no nie? Chociaż teraz jak się do niego, do tej GTA, do tej gry przesiądzie, no to ma się wrażenie, że ten styl jazdy samochodami jest sztywny. No ale jak na tamte czasy naprawdę był taki miodny. Bo z jakimi grami mieliśmy wtedy do cholery styczność? Ja już nawet nie kojarzę, jakie tam gry były. Na pewno jakiś NFS. Co ja wtedy grałem? Kurczę, za czasów GTA San Andreas? Jakieś może Undergrounda grałem? Wiem, że San Andreas to była taka jedna z moich lepszych gier, jakie w ogóle miałem. W Duma trójkę grałem. No policjant, o, prawie bym go przejechał, mało brakowało. Patrzcie, jaka limuzyna. Okej. 7 kawałków, widzieliście, gdybym nie odpisał im tak fury, to by mi tyle nie dali. No to co, to teraz może pojedziemy do Woozy'ego i zobaczymy, co on tam od nas chce. No i dobra, jesteśmy na miejscu, ja tylko wskoczę sobie na chwilę do chaty, bo tutaj mam blisko. Tak naprawdę zapomniałem, że Woozy ma tutaj swój kwadrat. I kupiłem tą chatę wcześniej, pamiętacie? I dopiero po kupieniu tej chaty Woozy do mnie zadzwonił, że ma do mnie jakąś sprawę i patrzę, jest tutaj w okolicy. W ogóle, zobaczcie na ten telewizor. Jest to taka kreska. No, te modele w GTA, no takie są, ale i tak, jak na tamte czasy, to są naprawdę w porządku. Zobaczcie, tu mamy jakąś wieżę, jakieś ładne kanapy. Ten wystrój domu nie jest taki pusty. Jest w porządku. I to jest jedna z chatek, które możemy sobie kupić. To nie jest jakaś tam super priorytetowa chata w GTA, tylko to jest taka jakaś tam mniejsza, poboczna chatka, którą się nikt nie interesuje. No i tutaj są ludzie Woozy'ego. Gdzie on to leciał z tą bronią? What the fuck? On biega i gada. Dziwny koleś. No dobra. Tutaj jest ukryta katana. No ja mam teraz łopatę albo szpadel. Nie wiem, czy to łopata czy szpadel. Chyba szpadel bardziej. Tutaj jest katana, pamiętam, że jest ukryta. Jak ją sobie weźmiemy, to możemy ludziom odcinać głowy. To jest najważniejszy element. Jeszcze jest, tak, pisaliście mi w komentarzach, że można się nauczyć w San Fierro karate. Trzeba będzie to obadać. Czy ja z dobrej strony przyszedłem? Ej, no kurde, z drugiej strony to jest... Jezus, można tu przejść? Są tyły chyba tej kryjówki Woozy'ego albo coś. No i wbijamy, zobaczymy, co on od nas chce. A. Coś bym obstawił, szczerze mówiąc. Easy, man. I'm here to see Woozy. Oh, upstairs. Stupid ass motherfucker. No jak się patrzą, cwaniaczki. A, coś podejrzani. I'm Johnson. I'm here to see Woozy. I work with him. Yes, right this way. Ooh. You know of the boss's curse? Huh? Curse? Nah. He's blind. Blind? No i? But we was just racing cars last week. Yes, I know. He's blessed with unbelievable good fortune. And the triad that would do anything for him? We call him our lucky mole. I keep that in mind. Good. Woozy się ścigał, ale miał szczęście i prawie wygrał. Hey, what's happening, Woozy? You know, how you doing? Straight to the facts.
I can't use your help unless I'm open with you about who I am and what I do. Let me reintroduce myself. I am the boss of the Mountain Plow Boys. Oh. Nice to meet you. Likewise. Why don't you sit down? Cokolwiek to jest. As the law of the triad, it is my responsibility to see that disputes are settled without damaging important business. Where I come in at? We shall see. I'm about to drop in on a local triad that failed to show face at the last Tong meeting. Come with me, and you'll see how we triads settle things without recourse to unnecessary violence. Okay. All right, I'll ride with you. Coś nie czuję tego, że obejdzie się bez przemocy, ale tutaj mamy fajny motocykl. Siadaj, Uzi, gdzie ty? Przejechali go. Jak idzie? W ogóle tak rękę mam wystawioną. What the fuck? Co się dzieje? Tu ktoś z łopatą. O nie, uciekaj, Uzi! Uciekaj, uciekaj! Bo wybuchniesz i przestanie... What the fuck? No rozwali... Co tu się stało? Ja nawet nie wiem. Dobra, dawaj to Subaru. Dawaj, to jest... Dawaj. Ej, moment, to są nasze ziomy! Wsiadaj. Dobra, poszli sobie. No co, wzięliśmy... swój samochód, no. Gangowy. Okej. Okej. Jak fajnie chodzi. Gdzie? Tutaj chodź. Where's that loose cobble? Hey, what the hell are you doing? Just checking the you know, shut up, Carl. This way. Luźna kostka? Hey, what's with all these people? Where they going? Something isn't right here. We should be careful. Follow. Okej. Uzi, masz szczęście. Musisz nas poprowadzić. Do zwycięstwa. What's wrong? You lost? You need a hand? No, no. I was just, you know, getting the feel of the place. Stick close. Okay. Ah, we're here. This way. Strange, this gate is usually locked. Dokładnie, byliśmy tu przed chwilą. Oh, man. Woozy. What's got you so spooked? Oh, sorry. Didn't see you lying down there. He's dead. They all are. The blood feathers wiped out? Die low. Forgive me. I was too scared to fight, so I hid. Enough. What happened here? Vietnamese surprised us. Cut us all down. Oh. Shit! Here they come again! Zamknął bramę. Wietnamczycy, trzeba ich załatwić. Czyli jednak bez przemocy się nie obejdzie. Shotgun. Na takie akcje najlepszy. No dobra. Proszę bardzo. Wow! Jak miło. Kto jeszcze? Na pewno się pojawią. Tyle na ten temat. Ja nie potrzebuję jakiejś super broni, shotgun nie stani. O, to już za daleko trochę są. Muszę poczekać, aż ten ogień się zgasi, bo mogę się podpalić. Chyba, że szybko... Nie, nie umiem z shotgunem szybko biegać. Sorry. Aha, i... Spoko. Dobra, tu trzeba wziąć jakąś dalekosiężną broń. Nic takiego dobrego nie... O, to trzeba zjechać do Emanation. Tamtego tylko sobie kropnę. Super strzał! O, już myślałem, że zginąłem. Ale mam dużo zdrowia, ja się wystraszyłem. CJ się niczego nie boi. Zobaczcie, jak rozwaliłem kilku kolesi naraz. Dobra, i teraz uniki. Dum, 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 dum. Hehehe.
Dobra. Ej, on miał snajpę! Ja bym chciał wziąć tą snajpę. Ale może teraz po tej misji mi się odblokuje, czy coś. Dobra, Uzi, trzymaj się! W ogóle niczym nie przejęty. Wow! Jaka akcja! Jak on będzie strzelał? No chwileczkę! Jestem ciekawy, czy on kogoś ustrzeli. No dobra, niech się zbliża, zobaczymy. No dalej, Boże, jaki pościg. No dalej, bo nam samochód rozwalą. Dobra, trochę mu pomogę. No cholera. Ja widzę, że oni nie grają tutaj sami. To jest jakiś multiplayer porąbany. Dobra, ten już nie żyje. O nie, 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 uciekaj ode mnie! No dobra. Nie pozwoliłeś zabić mi ich wszystkich samemu. Co on mi dał? Jak biegnie. 5000, ładnie. No dobra, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, na razie, pa pa.